No i teraz lider Andreas Wittfeld, 127,5 metra w pierwszej serii, w rozbiegu niższego. Jemu tyle nie potrzeba, jemu wystarczą 123 metry, 122, żeby wygrać ten konkurs również, ale znając ambicje Wittfeldsa może skoczyć daleko. Wittfeldsl. Wielka prędkość, tak, fantastyczny skok. No tak, bezapelacyjnie król. Fenomenalne lądowanie przy tym. Żadnych wątpliwości. A więc Andreas Wittfeld, trzeci konkurs letni, trzeci dla niego, 125 metrów. Adam Małysz ponownie czwarty. I 3:20 dla Wittfeldsa. Ogromna przewaga nad Clintem Jonesem. Clint Jones podobnie jak Hinterzarten drugi, ale na trzecim miejscu tym razem Robert Kraniec, a więc wdrapał się na podium Pucharu Świata, ale letniego Grand Prix. Co prawda się to nazywa, ale jest to Puchar Świata. Nawet Wittfeld oczywiście wielkim liderem klasyfikacji łącznej, 300 punktów komplet. Clint Jones umocnił się na drugim miejscu, także dość pewnie, 80 punktów, 80. Tak więc miejsce Clinta Jonesa niezagrożone. No, a na trzecie miejsce, nie wiem czy nie wysunął się Adam Małysz, nie jestem w stanie tak szybciutko policzyć, ale dziś czwarta lokata Adama Małysza, znów 50 punktów, miał 76, 126 punktów, kto wie, może mu to dać nawet trzecie miejsce.